Dzień dobry, witam Państwa. Mam nadzieję, że nas dobrze słychać. Przepraszamy za chwilę opóźnienia. Mam nadzieję, że nie będziemy mieli żadnych zakłóceń podczas naszego webcastu. Jeden ekspert łączy się z bardzo daleka, także mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze. Mamy za sobą drugą edycję badania Future Consumer Index, tak, w ramach którego staramy się gromadzić wiedzę na temat trendów w zachowaniach konsumentów. Staramy się odpowiedzieć na pytania, co kieruje obecnie wydatkami konsumentów, tak? Jakie emocje, wartości leżą u podstaw zachowań wydatkowych polskich klientów oraz jakie kierunki i trendy w zachowaniach zakupowych możemy wyodrębnić i starać się je uprasować w perspektywie przyszłego czasu. W poprzednich tygodniach sporo na ten temat można było poczytać w mediach, zwłaszcza tych zajmujących się tematyką sektora handlu i produktów konsumenckich. Nasze badanie zostało przeprowadzone w warunkach polskich, ale w ramach globalnej firmy zrealizowaliśmy podobne zadanie dla bardzo wielu krajów na świecie, stąd możemy wnioskować, na ile polski konsument różni się od konsumentów zachodniej Europy, z Rosji, z dalekiej Azji czy obu Ameryk. Porównanie to wypada bardzo interesująco, gdyż w wielu obszarach różnimy się nawet od naszych najbliższych sąsiadów. Na dzisiejszym webcaście wspólnie z gronem naszych ekspertów chcielibyśmy porozmawiać o wynikach naszego badania. Jaki będzie profil konsumenta jutra? Jakimi wartościami kierować się będzie polski konsument? Jakie to może lub powinno mieć przełożenie na strategię marek? Jak może się zmienić struktura wydatków poszczególnych segmentów konsumentów? Czy rzeczywiście ma miejsce mocne przejście na sprzedaż online? I w jakich segmentach warto o to przede wszystkim zadbać? A czy możemy zdeterminować na bazie naszego badania, jak optymalizować cenę, wydatki promocyjne? Także zapraszam do posłuchania naszego webcastu. Zapraszam naszego pierwszego eksperta, Roberta Krzaka. Robert, czy nas słyszysz? Dziękuję bardzo, Łukasz. Ja nie wiem, czy mnie słychać. Mam nadzieję, że mnie słychać. Bardzo przepraszam, bo problem z połączeniem ze mną spowodował przesunięcie w czasie rozpoczęcia naszego webcastu. Bardzo za to przepraszam i niestety do tej pory dalej nie udało mi się włączyć. Także spróbuję telefonicznie przedstawić swoje przemyślenia na ten temat, który jest tematem naszego webcastu. Myślę, że pierwszą podstawową sprawą, na którą wszyscy się zastanawiamy, to jest następująca. Czy mamy już do czynienia z trendem, czy mamy do czynienia tylko z reakcją na całkiem niespodziewaną sytuację? No, trendy wykuwają się w czasie, natomiast zaatakował nas wszystkich mniej więcej od marca, więc dotychczas rozmawiamy o okresie 6-miesięcznym. W tym czasie wpłynęły jednak zmiany związane z koronawirusem, konsumenckie w bardzo zasadniczy sposób. I podczas tego naszego badania Future Consumer Index chcemy z Państwem rozmawiać na ten temat. Ja, w związku z tym, że koledzy będą analizować dogłębne poszczególne elementy wyników naszego badania, chciałbym podać tylko kilka podstawowych informacji, które myślę, że wpływają na sposób myślenia o tym, jak polski konsument, ale nie tylko, zachowuje się w tak specyficznym czasie. Myślę, że bardzo pozytywna dla nas wszystkich żyjących w Polsce, to jest taka, że konsumenci polscy są bardziej optymistyczni co do swojej przyszłości od klienta tak zwanego globalnego. Klient globalny to klient badany nie tylko w Europie, jak sama nazwa wskazuje, ale również w Azji, Stanach Zjednoczonych. I z naszego badania wyszło, że Polacy czują się pewniejsi w tym trudnym czasie niż klienci w innych krajach, nie tylko europejskich. Druga rzecz, zresztą to badanie zostało jakby potwierdzone wynikami badania, które się pojawiło, zrobione przez Polski Fundusz Rozwoju, że nasz klient jest bardziej optymistyczny. To jest pierwszy taki takeaway. Drugi takeaway to jest mianowicie taki, że cena, która była już w Polsce ważnym elementem zakupowym, a w latach 2018-2019 zaczęliśmy rozmawiać na ten temat, że jakość, zapotrzebowanie klientów na sposób obsługi, wygląd sklepu i tak dalej spowoduje, że cena przesunie się na drugie miejsce i gdyby się na dzisiaj wróciła jako najważniejszy element zakupowy. W Polsce 65% klientów mówi na ten temat, że cena jest dla nich najważniejszym argumentem zakupowym,
klientów w globalnym badaniu. Następnym ważnym takeaway jest kwestia dotycząca przejścia z handlu tradycyjnego, w sensie fizycznego, po pójścia do sklepu i zakupów na handel online. Sytuacja w Polsce w całym handlu, nie tylko spożywczym, ale w całym, wygląda tak, że 45% klientów polskich deklaruje chęć albo dokonane zakupy online versus 40% klientów globalnych. Natomiast jeśli chodzi o zakupy spożywcze, w Polsce 26% klientów deklaruje zakupy online versus 34% globalne. Tutaj udział klientów polskich kupujących spożywcze jest mniejszy niż wśród klientów globalnych. I ostatnie ważne takeaway jest następujący. Mianowicie tak, ze względu na poczucie niebezpieczeństwa związane z fizycznymi odwiedzinami w sklepach, następuje coś, co nazywamy shopping consolidation, czyli klienci idą do sklepu rzadziej, natomiast dokonują większych zakupów. Dlatego jest również to, że następuje shift, jeżeli chodzi o udział poszczególnych operatorów na rynku, o czym będziemy mówić później. Także reasumując, mamy optymistycznego klienta, który jednak zwraca w bardzo dużym stopniu uwagę na cenę, jest zdecydowany na zwiększenie swoich zakupów w kanale online, około 50% klientów, 45% tak jak powiedzieliśmy, zarówno non-food, jak i food, oraz następuje konsolidacja zakupów. Tak będzie wyglądał ten klient. Co się stało w ogóle na naszym rynku od czasu rozpoczęcia epidemii, pandemii koronawirusa? Sobie na centra handlowe. Centra handlowe były tym elementem rynku handlowego, który został w sposób najsilniej dotknięty ze względu na konieczność zamknięcia centrów handlowych przez około 3 miesięcy. Jak pamiętamy, pomoc państwowa nie była przeznaczona dla właścicieli centrów, co spowodowało, że musieli oni ponosić koszty zamkniętych centrów, natomiast nie otrzymywali żadnych przychodów z tytułu płatności czynszów, od których zwolnieni byli wynajmujący lokale w centrach handlowych. Po luźnieniu przepisów dotyczących pandemii można powiedzieć, że odwiedzalność centrów handlowych wzrosła i to wzrosła w bardzo szybki sposób. Dane z ostatniego tygodnia miesiąca lipca bieżącego roku wskazują, że ten tak zwany footfall, czyli odwiedzalność centrów handlowych, jest na poziomie około 85% versus tego, co miało w zeszłym roku, czyli tak zwany like for like. I ta tendencja jest jak gdyby wzrastająca. Ostatni dzień czerwca było to 81%, teraz jest 85%. Klienci odwiedzają centra handlowe, nie znaczy jeszcze, że dokonują tam pełnych zakupów. Natomiast chodzą i to jest bardzo dobry znak dla właścicieli centrów handlowych. Mówiąc o centrach handlowych, musimy zwrócić jeszcze uwagę na jedną rzecz. Mimo pandemii, która dotyczy nie tylko Polski, ale jest pandemią globalną, rynek nieruchomości biurowych, handlowych, czyli generalnie komercyjnych, biurowych, handlowych i magazynowych w Polsce ma się bardzo dobrze. Pierwsze 6 miesięcy tego roku to obroty na poziomie około 3 miliardów euro, 1,1 miliarda to są inwestycje w nowe inwestycje w magazyny. Tym samym właściciela zmieniło około 150 nieruchomości komercyjnych. Trzeba wziąć pod uwagę, że jest to w historii tzw. wolnej Polski. Jest to drugi najlepszy wynik w odniesieniu do wartości transakcji na rynku nieruchomości komercyjnych. Również wyniki, patrząc składowo na ten adres, ostatnio ogłosiła swoje wyniki za pierwsze 6 miesięcy, no nie wskazują na to, że właściciele centrów handlowych mimo tej pandemii, mimo zamknięcia lockdownu na 3 miesiące, ponieśli zasadnicze straty. Marża operacyjna spadła od 5% z 95,8 na 90%. No jest to z punktu widzenia operatorów spożywczych nieprawdopodobnie wysoka marża. Tym niemniej widać, że centra handlowe czy też właściciele nieruchomości komercyjnych mimo takich trudności na rynku mogą patrzeć, można powiedzieć, dość
pozytywnie na swoją przyszłość. Jeśli popatrzymy na rynek online, w roku 2020, czyli w bieżącym roku, estymacja wartości rynku online wynosiła 70 miliardów złotych. Po pandemii ta estymacja wzrosła do 100 miliardów złotych. Jak wiemy, na dzisiaj wszyscy zajęli się handlem online, zarówno hodowcy, jak i non-hodowcy. A żeby być graczem, osiągać sukces na tym rynku, no, trzeba mieć co najmniej 4 spełnione warunki, czyli dostępność towarów i jakość, czas dostawy, zwłaszcza ta tak zwana last mile, ostatnia maila dostawy, metody płatności i kontakt z klientem. Na dzisiaj, w jakim kierunku to pójdzie, nie wiadomo. Niektóre badania na rynku niemieckim wskazywały na to, że klienci po jakby zapóźnięciem się zakupami online wrócili sobie szybko do sklepów fizycznych. Jak to będzie wyglądało w Polsce? No, też nie możemy sobie, nie musimy zobaczyć, czas pokaże. Oprócz tego istnieją pewne trendy na rynku, albo może nie trendy, tylko działania poszczególnych firm, które wskazują na to, że mimo tego, że jest pandemia, bo ona cały czas jest, wpływa w sposób zasadniczy na zmiany zachowań klientów, to idą swoją drogą. Trzeba wziąć pod uwagę to, że w non-foodzie, na przykład holenderski operator Action, lub jak mówi się Action w Holandii, otworzył w ostatnich 6 tygodniach 12 sklepów i ma bardzo, bardzo ambitne plany dalszych otwarć. Firma Auchan przedłuża swoje wynajmy w bardzo dużych obiektach handlowych i będzie budowała między Jaffersonem a Auchan City, gdzie będzie pomieszanie jak gdyby funkcji handlowych, biurowych i mieszkalnych. Są też firmy, które mają w czasie pandemii bardzo poważne problemy. Do takich należy na przykład ostatnio publiczne firmy MediaMarkt o konieczności zwolnienia około 6,5 tysiąca ludzi. Z innych trendów nie firmowych, ale całościowych, rynkowych należy zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, prawdopodobnie ze względu na zwiększenie wartości argumentu ceny na rynku przyspiesza sprzedaż produktów private label. I o ile rynek total produktów FMCG przez pierwsze 6 miesięcy przyspieszył o 6,4%, to rynek produktów private label 11,8%. Udział sprzedaży produktów własnych wynosi 20%. Przy tym oczywiście trzeba zwrócić uwagę na to, że najważniejszy wpływ na sprzedaż produktów własnej mają sklepy dyskontowe. Również sklepy dyskontowe w czasie pandemii zwiększają swój udział rynkowy. Firma Jeronimo Marti, jak podała w swoich sprawozdaniach, zwiększyła udział w rynku Polski o 2 punkty procentowe, kontrolując już 25% rynku. Innym trendem, który obserwujemy, to jest zwrot do produktów lokalnych, tym samym skrócenie łańcuchów dostaw. Wynika to z tego, że klienci w czasie pandemii, właśnie w czasie lockdownu, deklarowali, i myślę, że też tak robili, deklarowali zmianę swoich zachowań, swoich nawyków żywieniowych. To znaczy gotowanie w domu, regularność posiłków, świeżość, większość produktów, więcej produktów roślinnych, mniej produktów mięsnych. Prawdopodobnie taka sytuacja utrzyma się również, jeżeli nastąpi wyjście z pandemii. Czyli mamy kilka trendów, zarówno dotyczących foodu, jak i non-foodu. Non-foodzie to jest zwiększająca się sprzedaż online'owa i to we wszystkich kategoriach produktowych. W foodzie również zwiększająca się sprzedaż online'owa, zmiana na produkty lokalne, zwiększenie produktów marki własnej i zmiany żywieniowe. W ostatnich 6 miesiącach, pandemii miały miejsce wszystkim nam znane wydarzenia na rynku, które również w sposób zasadniczy wpłyną na przyszły wygląd naszego rynku, czyli zmiana właściciela sklepu Tesco. Bardzo duża aktywność w Łopsku na dzisiaj w odniesieniu do Biedronki, a zobaczymy, jak to dalej pójdzie w odniesieniu do innych przedsiębiorstw handlowych, bo zgodnie z oświadczeniami Łopsku badanie dotyczy nie tylko firmy Biedronka. To jest druga rzecz. Trzecia rzecz to jest na dzisiaj nieprzeprowadzenie układu firmy Spar i tym samym cały czas troszeczkę zawieszenie
no nie chcę powiedzieć później, ale zawieszenie w czasie. Czyli co możemy powiedzieć po 6 miesiącach? Jeśli to żyjemy w ciekawych czasach i myślę, że na dzisiaj będzie bardzo trudno powiedzieć, co stanie się w najbliższym czasie. Będziemy patrzeć, czy pandemia będzie się wyciszała, czy nie. Jeśli się będzie wyciszała, pewnie wrócimy do tak zwanej nowej normalności. Jeśli nie, nie pokuszę się o wskazanie, co się stanie z rynkiem handlowym. Natomiast koledzy powiedzą, co się stanie z naszymi rynkami. Dziękuję. Możemy kolejny slajd. Dzień dobry Państwu, bardzo mi miło, że mam przyjemność dzisiaj z Państwem rozmawiać. Temat, o którym chciałbym Państwu nieco opowiedzieć, są profile konsumenckie, które wyłaniają się z przeprowadzonego przez nas badania. Na chwilę obecną wiele wskazuje na to, że wirus i związane z nim wyzwania dla życia gospodarczego, ale także codziennego życia naszego, zostaną z nami na dłużej, wymuszając dalsze dostosowania oraz utrwalając zmiany zachowań, które już nastąpiły. Oczywiście, tak jak Robert przed chwilą wspomniał, nie da się jednoznacznie określić, jaki będzie endgame, co się dokładnie wydarzy, natomiast można pewne dyskusje na ten temat prowadzić i posiłkować się w tym badaniami konsumenckimi. Dla wielu konsumentów ostatnie miesiące były okresem, gdzie dokonywali ponownej oceny tego, co jest ważne w ich życiu, co jest dla nich istotne i na czym chcą się skupiać. W wynikach globalnych to było 53% konsumentów, które rewidowało swoje wartości. W Polsce to było nieco mniej, bo 47%, natomiast są to wartości, obok których nie da się przejść obojętnie. Kluczowe pytanie, które zadaje sobie dzisiaj większość biznesów, brzmi, jak będzie wyglądał nowy konsument po tym, jak już pandemia w końcu się skończy. Przeprowadzone przez nas badanie pozwoliło nam zidentyfikować 5 profili konsumentów, które będą kształtowały to, jak będzie wyglądał popyt w okresie po pandemii. Te profile widzicie Państwo na ekranie. I zaczynają, one są ułożone w kolejności od tych najbardziej restrykcyjnych, jeżeli chodzi o chęć wydawania pieniędzy, do tych bardziej otwartych i chętnych do wydawania pieniędzy. I zaczynając od pierwszego, to są respondenci, 10%, którzy chcą utrzymać dokonane już cięcia przez zmianę tego, co i jak kupują. Generalnie są to konsumenci co do zasady mniej wykształceni i mniej aktywni zawodowo. Kolejna grupa to są 4% respondentów, którzy chcą zachować oszczędność. I tutaj jest bardzo duża różnica versus globalne wyniki, ale do tego jeszcze na chwilę wrócimy za moment. Ta grupa jest generalnie ma pesymistyczną percepcję przyszłości, co motywuje ich do większego nacisku na oszczędności kosztem oczywiście dzisiejszych wydatków i konsumpcji. Tak, aby stanąć na nogi możliwie szybko i sprawnie, bez perturbacji po tym, jak pandemia się skończy. Po środku mamy największą grupę, to jest 40%, 41% respondentów, bardzo zbieżne z tym, co widzimy globalnie, którzy oczekują, że w zakresie swoich wydatków będą zachowywać się generalnie tak jak do tej pory. Podobnie nie oczekują istotnych zmian w swoim życiu, generalnie mniej przejmują się pandemią i tym, co może być tą pandemią dalej. Idąc dalej, już wchodzimy w obszar konsumentów, którzy są bardziej optymistyczni, optymistycznie nastawieni do tego, co będzie dalej i wydatków. I tutaj mamy najpierw ostrożna ekstrawagancja, która charakteryzuje 24% respondentów. Co to znaczy? Jest to ostrożna ekstrawagancja. Grupa bardziej skłonna do wydawania pieniędzy, wydawania ich więcej, też płacąc gdzieniegdzie premię cenową, natomiast to dotyczy tylko wybranych grup produktów. I ostatnia grupa, tutaj dosyć ciekawie nazwana, powrót z hukiem, stanowi 20%
respondentów. Są to osoby, które są bardzo optymistycznie nastawione, zakładają, że będą wydawać więcej pieniędzy w większości kategorii produktowych, które ich interesują. I tu ponownie widzimy dużą różnicę versus badanie globalne, bo mówimy 20% versus 11%. I jeżeli porównamy sobie udział poszczególnych profili w Polsce i globalnie, to od razu nasuwa się wniosek, że to, o czym już Robert przed chwilą wspominał, że polski konsument jest bardziej optymistycznie nastawiony. Oczywiście jak wejdziemy w szczegóły, typu kiedy się wrócimy do normalności, czy to będzie szybciej, czy później, tu jesteśmy trochę mniej optymistyczni jako nacja, bo 38% Polaków szacuje, że to będzie 1-2 lat, podczas gdy globalnie to jest 20%, 25% respondentów. I teraz, jeżeli mówimy o tych nowych profilach i charakterystykach z nimi związanych, to naszym zdaniem konieczne jest aktywne działanie po stronie biznesu. Należy odpowiednio zmieniać swoją strategię i podejście do adresowania potrzeb i angażowania konsumenta. Poza oczywistymi pytaniami, działaniami typu, gdzie, na których segmentach się skupić, jak je dokładnie zrozumieć i zaadresować, widzimy jeszcze inne 4 ważne punkty, które warto rozważyć. Pierwszy to jest, konsument staje się bardziej otwarty na technologię, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. To z kolei pozwala przyspieszyć rozwój aktywności w świecie cyfrowym, państwa jako biznesu. Szczególnie, że wiele zachowań związanych ze sferą cyfrową stanie się nowym zwyczajem, new normal dla konsumentów, czymś, co nie będzie niczym nadzwyczajnym, żadną zmianą. Więc więcej na temat online'u to na pewno Adam powie za jakiś czas. Jeżeli mówimy o kolejnym punkcie, to klienci stają się bardziej otwarci na dzielenie danych. Szczególnie jeżeli chodzi o zdrowie, ale myślę, że to się też na większą otwartość ogólną powinno przełożyć. Jest to szansa na poprawę targetowania komunikacji, zwiększenie personalizacji, oczywiście tam, gdzie to ma znaczenie dla konsumenta. Z punktu widzenia zaangażowania konsumenta i świata, gdzie odróżnienie się samym produktem może być nieco trudniejsze, wydaje nam się, że szybkie i responsywne angażowanie konsumenta przez odpowiednie kanały i odpowiedni dobór może być tym, co da to odróżnienie, czymś, co pozwoli się wyróżnić. No i ostatnia rzecz, no to redefinicja wartości, do której jeszcze przejdę później, no, powoduje, że w strategii, w działaniach trzeba uwzględnić trendy i wartości, które się zmieniają wśród konsumentów. I Adam, przekazuję głos, zarządzanie portfelem. Tak, dzięki Grzesiek. Dzień dobry Państwu. Opowiem za sekundę o tym, jak zmieni się struktura portfela poszczególnych segmentów konsumentów. Natomiast zanim do tego przejdę, zachęcam Państwa do zadawania pytań. Tu jest taka sekcja Q&A. Jeżeli pytania będą na tyle proste, że paneliści, my będziemy w stanie odpowiedzieć, to chętnie na te pytania odpowiemy. Natomiast jeżeli to będą bardziej skomplikowane pytania, odpowiemy drogą mailową. Dlatego zachęcam do zadawania pytań. Nawiążę, zanim odpowiem właśnie o tym, jak się zmieni struktura portfela, nawiążę trochę do tak zwanych takeawaysów Roberta i Grzesia. Otóż po pierwsze, tak jak wspomnieli panowie, należy pamiętać o tym, że jakby konsumenci w Polsce znacznie optymistyczniej patrzą na swoją przyszłość niż konsumenci chociażby globalni. To są te wskaźniki, które wskazują na to, że 14% konsumentów deklaruje, że obniży swoje wydatki, gdzie w globalu mówiliśmy o 28% konsumentów. Druga rzecz, na którą trzeba bardzo mocno zwrócić uwagę, to są segmenty, o których wspominał Grzesiek, czyli mówimy o 5 nowych segmentach. Co do zasady, podstawowe dobra, produkty odczują mniejszy spadek sprzedaży czy udziału w portfelu konsumentów niż te bardziej skomplikowane.
I tak, został wyświetlony slajd, bardzo dobrze. Tutaj sekundę bym się chciał pochylić nad tym, jak czytamy ten slajd. W poszczególnych kołach widzimy segmenty, o których mówiliśmy. Zadaliśmy konsumentom pytania w każdej z grup, jak będą układały się ich wydatki na poszczególne kategorie zakupowe, pogrupowane w takie cztery kategorie, od dóbr podstawowych przez dobra dodatkowe, dobra convenience, czyli nazwijmy to wygodowe, czy związane z wolnym czasem. Także mamy te cztery grupy. Każdego konsumenta zapytaliśmy o konkretną podgrupę związaną z daną kategorią i co się okazuje? Okazuje się, że dla segmentu związanego z utrzymaniem cięć, tego bodajże 14%, nie wiem czy dobrze widzę, chyba tak, spodziewamy się cięcia wydatków w zasadzie w każdej kategorii, od dóbr właśnie tych dodatkowych, podstawowych, czy skończywszy na dobrach związanych z czasem wolnym. Spadki deklaruje w tych kategoriach discretionary, convenience i leisure, tam spadki wydatków deklaruje nawet 80% danej grupy. W przypadku dóbr podstawowych widzimy kategorie, widzimy podkategorie, które takimi spadkami będą dotknięte w najmniejszym stopniu. Natomiast taka kategoria chociażby jak alkohole, także tam w przypadku tej podkategorii konsumenci będą deklarują spadek swoich wydatków. Kolejny interesujący segment, czyli ostrożnie ekstrawaganccy. Tutaj co ciekawe, poza kategoriami związanymi z essentials, czyli z dobrami podstawowymi, tutaj konsumenci również deklarują obniżenie swoich wydatków. Oczywiście nie są to spadki na poziomie 80%, jak mieliśmy do czynienia z kategorią utrzymywać cięcia. Natomiast w tym przypadku, pomimo że są to w miarę pozytywnie nastawieni co do swojej przyszłości konsumenci, na dobra właśnie czy to dodatkowe, czy wygodowe, czy związane ze spędzaniem czasu, konsumenci deklarują obniżenie swoich wydatków. W przypadku dóbr podstawowych takiego obniżenia, takiego cięcia nie widzimy. Natomiast na odwrotnym biegunie jest oczywiście segment powrót z hukiem. Angielskie tłumaczenie, angielska nomenklatura badania globalnego to jest back with the bang. Tam w zasadzie na wszystkich kategoriach konsumenci deklarują wzrost swoich wydatków. Co ważne, deklarują to zarówno przede wszystkim na dobrach podstawowych związanych ze świeżą żywnością, ale także na innych, chociażby tutaj mam troszeczkę za małe, żeby przeczytać, ale także na dobrach dodatkowych. I tutaj fundamentalnie ważne jest, żeby odpowiednio kierować swoją ofertę do odpowiedniego segmentu i wykorzystywać umiejętnie poszczególne możliwości. Grzesiek, jakbyś mógł powiedzieć właśnie w tym kontekście o kierunkach rozwoju marek, jakie wartości będą dla konsumentów w tym kontekście istotne? Oczywiście, dzięki Adam. Więc w ramach naszego badania pytaliśmy respondentów o to, co będzie dla nich ważne z punktu widzenia wartości w dłuższej perspektywie czasu, czyli po tym, jak COVID przejdzie do historii. I wyodrębniliśmy pięć głównych wartości. To jest dbałość o planetę. Jeżeli możemy kolejny slajd włączyć. I to jest tak. Pierwsze to jest dbałość o planetę i zdrowie, przystępność cenowa, doświadczenia oraz dbanie o szerzej rozumiane społeczeństwo. Co ciekawe, ich rozłożenie jest nieco inne w Polsce niż w ujęciu globalnym, więc ponownie mamy sytuację, gdzie polski rynek, Polacy trochę inaczej postrzegają świat i inaczej się zachowują. I teraz chciałbym przejść, może nie w kolejności graficznej, bo to jest ustawione jak globalnie się rozkładają te priorytety, natomiast w kolejności polskiej. Więc według wskazań respondentów
dla 32% z nich planeta będzie w centrum. Globalnie jest to jedynie 17. Więc tutaj jest wiele deklaracji respondentów, że istotna jest większa świadomość działań i wpływu na świat, że ważne będzie szukanie innych ludzi, którzy podzielają te same wartości, kupowanie marek, które odzwierciedlają to, w co wierzy konsument. Tutaj kluczowym aspektem jest ograniczanie ilości odpadów i zmniejszanie własnego śladu, który odciskamy na środowisku. Mniejszy wybór produktów jest ok dla konsumenta, dopóki jest to zyskiem dla przyszłych pokoleń. I tutaj ważna rzecz jest, że temat zrównoważonego rozwoju już od jakiegoś czasu jest ważny, zyskuje na znaczeniu. Pandemia w niektórych aspektach mogła go spowolnić, w innych mocno spowolnić, typu opakowania bezpieczne produktów, że to jest zapakowane w taki sposób, że nikt inny nie ma dostępu do zawartości. Jednakże długookresowo no ten trend dbania o środowiska i naszą planetę będzie dalej zyskiwał na sile. Kolejny element to jest zdrowie przede wszystkim. I tutaj podczas, to jest istotne dla 26% respondentów w Polsce, ta sama wartość jak dla badania globalnego. I to dotyczy tego, że podczas dokonywania wyborów ważne konsument kieruje się przede wszystkim kryterium ochrony zdrowia własnego i zdrowia rodziny. Skupienie się bardziej na tym, co jest ważne w życiu danej osoby, ale też uwzględniając aspekty tak ważne i właściwe na dłuższą metę. Wybór marek i produktów, którym konsument ufa, że są bezpieczne dla niego i jego rodziny. Dbanie o zdrowie powoduje też zmianę zachowań konsumentów i codziennych czynności, tak aby minimalizować niepotrzebne ryzyka, ekspozycję na ryzyka. Przykład to te zakupy online versus w sklepie. Dokonywanie płatności bezgotówkowych versus gotówka. Tutaj aż 67% badanych wskazuje na takie działanie. Zmiana ta stanowi niewątpliwie wyzwanie dla detalistów, żeby stworzyć warunki dla konsumenta, w których będzie mógł w bezpiecznym otoczeniu realizować swoje misje zakupowe. Kolejna wartość to jest przystępność cenowa. 22% w Polsce, podczas gdy globalnie to jest aż 30%. Znowu pewnie efekt optymizmu większego. Chodzi o staranie się, aby żyć w granicach posiadanych środków finansowych, budżetu, którym dysponuje konsument. Próba unikania zakupu rzeczy, które tak na koniec dnia są niepotrzebne albo można się bez nich łatwo obyć. W momencie, gdy coś jest potrzebne, staje się natomiast ważny aspekt, gdzie jest najlepsza oferta, ale uwzględniając zalety i wady produktu. Marki są tutaj trochę wtórne, gdyż produkt ma dostarczać wartość, na którą jest aktualnie zapotrzebowanie. Kolejny punkt to jest doświadczenie jest najważniejsze. Tu mówimy o 14% versus globalnie 11%. To są głównie młodzi ludzie, którzy chcą żyć chwilą, szukać doświadczeń, szukać doznań, które pomagają im w pełni wykorzystać swoje życie. Jeżeli chodzi o to, co kupują, co ląduje w ich koszyku, chcą się cieszyć próbowaniem nowych rzeczy, nowych smaków, nowych produktów. Będą też w związku z tym szukać produktów i usług, które wydają się być stworzone bardziej pod nich, bardziej spersonalizowanych. Jeżeli chodzi o marki, które kupują, to ważne jest to, żeby one pokazywały też innym ludziom tym, kim oni są, czyli identyfikowanie się z tymi markami, z wartościami. I ostatnie w Polsce, z punktu widzenia skali, bo 7%, ale globalnie dużo istotnie ważniejsze, stawianie najpierw na społeczeństwo, czyli mocna wiara w to, że wszyscy jako konsumenci,
powinniśmy współpracować dla naszego wspólnego dobra. To jest kupowanie produktów od organizacji, które są uczciwe i przejrzyste w tym, co robią. Konsument zwraca uwagę na skutki społeczne decyzji zakupowych, które podejmuje. Stawianie potrzeb społeczeństwa i społeczności na równi z zyskami firmy jako istotny aspekt z punktu widzenia konsumenta. Konsument, dla którego to jest istotna wartość, będzie chciał robić rzeczy, które przynoszą korzyści społeczeństwu. I tutaj myślę, że w ujęciu lokalnym to jest ważne wsparcie lokalnych małych firm, marek, zainteresowanie nimi. Także wspieranie lokalnych biznesów. Fokus bardziej na lokalnych rozwiązaniach i usługach. Jeżeli mówimy o tych pięciu wartościach, które będą ważne, patrząc w przyszłość, to one mają też przełożenie na kluczowe kryteria, którymi konsumenci deklarują, że będą się kierowali w przyszłości podczas podejmowania decyzji zakupowych. I tu nie będzie zaskoczeniem, że najważniejsze jest cena i jakość na samym szczycie, to jest około 50%, przy czym ta cena jest istotnie ważniejsza niż w przypadku Globala, to do tego pewnie wrócimy jeszcze. I dla Polaków istotne będzie zdrowie. To jest nawet mocniej niż dla innych nacji, które badaliśmy. Więc zachęcam też do zadawania pytań, jeżeli się jakieś pojawiają w kontekście tego, o czym mówimy, a w międzyczasie przekazuję głos Adamowi. Super, dzięki Grzesiek. Ja teraz opowiem o dwóch kwestiach, czyli jakby zmianie podejściu do robienia zakupów w kontekście chociażby zakupów internetowych oraz opowiem także o cenie i jakby jak cena jest ważna, a jeżeli tak, to jakie inne elementy jeszcze konsumenci biorą pod uwagę, zwracając uwagę na produkty. Channel shift, czyli jak zmiany co do trendów zakupowych, oczekiwań co do formy robienia zakupów zmieni się, to jest wypadkowa tak naprawdę dwóch pytań, czyli kiedy pandemia się skończy i jeżeli już się skończy, to jaki to będzie miało wpływ. I oczywiście na pierwsze pytanie nie będziemy odpowiadać, nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć, mamy świadomość, że już są zaawansowane prace nad szczepionkami, chcielibyśmy, żeby to się skończyło jak najszybciej, natomiast nie wiadomo tak naprawdę, kiedy to się skończy, mamy świadomość kolejnych fal epidemicznych i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to, co już wiemy, to po pierwsze, że w zasadzie 1/3 respondentów nie czuje się komfortowo jedząc, przebywając w restauracji i w zasadzie też 1/3 respondentów nie czuje się komfortowo przebywając w centrum handlowym. Dodatkowo też wiemy, że nie ma co się spodziewać jakby szybkiego, po ustaniu pandemii, nie ma co się spodziewać szybkiego powrotu do starych nawyków. 31% ankietowanych mówi nam, że powrót do tych normalnych nawyków zakupowych potrwa miesiące, a 10%, że lata. Dodatkowo w kontekście jedzenia na mieście na przykład 44% respondentów mówi, że powrót do restauracji potrwa miesiące po ustaniu pandemii i 13%, że może to potrwać lata. Dzięki wielkie za wyświetlenie kolejnego slajdu, ponieważ on mówi o tym, w jakim zakresie zmienią się rzeczywiście zachowania zakupowe. I przechodząc po kolei, 45% respondentów mówi nam, że sam sposób robienia zakupów zmieni się w drugim terminie. Jest to bardzo zbieżne, bym powiedział, z wynikami globalnymi. Tam ten wskaźnik jest na poziomie 43%. Dodatkowo 32% ankietowanych, to jest wskaźnik, o którym mówił trochę Robert, mówi nam, że będą konsolidować zakupy, czyli zwiększać koszyk zakupowy podczas jednej podróży do sklepu. Tutaj wskaźnik jest znacznie różny od wskazań globalnych, a wynika to prawdopodobnie z tego, że w naszym przypadku jakby łańcuch dostaw nie był aż tak zakłócony jak w przypadku chociażby
konsumentów z innych krajów. Tam media donosiły niejednokrotnie o tym, jak puste były nie tylko półki, ale całe sklepy i jak wartościowe były niektóre dobra, typu papier toaletowy. W naszym przypadku aż takich problemów nie było, dlatego tylko, a może aż 1/3 respondentów mówi nam, że zwiększa koszyk zakupowy. Dodatkowo także 1/3 konsumentów mówi nam, że będzie zwracać uwagę na procedury związane z dezynfekcją w sklepach. Tutaj akurat też widzimy bardzo dużą rozbieżność między globalem a Polakami i to prawdopodobnie możliwe, że to też wynika z naszego podejścia. I przechodząc do ostatniego pytania, do ostatniego grafu tutaj, właśnie okazuje się, że 26% respondentów, 1/4 Polaków mówi nam, że przeniesie, nie wiemy czy całość, ale przeniesie część swoich zakupów spożywczych właśnie do kanału internetowego. To dowodzi chociażby temu, że kanał internetowy do tej pory był dynamicznie rosnącym kanałem. Teraz można się spodziewać, że te wzrosty będą jeszcze wyższe i w zasadzie być może nawet nieograniczone. W kontekście natomiast ceny bardzo ważne jest zrozumienie, że cena jest wypadkową kilku elementów. W skrócie, w dużym uproszczeniu, cena to jest odzwierciedlenie de facto wartości benefitów związanych z danym produktem, z danym dobrem i zderzona z niejako potencjałem, możliwością zakupu i gotowością zapłaty za te benefity, wartości. Z jednej strony nasze badanie potwierdza, że 24% konsumentów, 1/4 konsumentów zwraca uwagę na markę i zwraca uwagę, że produkt jako taki, marka produktu jest istotnym kryterium zakupu. Natomiast jednocześnie 62% respondentów, wskazuje, że najważniejszym kryterium jest cena. I tutaj prośba o wrzucenie kolejnego slajdu. Dokładnie te wyniki zostały przetestowane. Polacy w znacznie wyższym, większym stopniu niż konsumenci globalni zwracają uwagę zwłaszcza przede wszystkim na cenę. Tak jak wspominałem, jest to wskazanie 62%. Istotnie mniej, nieco poniżej 50% konsumentów wskazuje jako kryterium zakupowe, że produkt spełnia kryterium zdrowotności dla konkretnego konsumenta. Dostępność produktu niejako ważna, natomiast znalazła się tutaj na trzecim miejscu, pomimo że konsumenci, tak jak mówiłem, w wyniku ograniczeń łańcucha wartości, łańcucha dostaw wskazywali to jako najważniejsze kryterium zakupowe. W dalszych kolejnościach w zasadzie nie ma dużych przetasowań, są to takie elementy jak możliwość dostawy, jakość dostawy, czy chociażby dostarczane lokalnie. I pytanie do Państwa, jakbyśmy mogli prosić następny slajd. Czy w związku z pandemią wdrożyliście Państwo u siebie w organizacjach nową politykę zarządzania ceną w jakimkolwiek aspekcie? Czy pandemia spowodowała u Państwa jakiekolwiek zmiany w zarządzaniu polityką cenową? Poczekamy jeszcze sekundę, zobaczymy, może zaraz się wyświetlą wyniki. Okazuje się na ograniczonej, ale jednak próbie, że część z Państwa rzeczywiście wdrożyła nowe polityki związane z ceną. Natomiast część Państwa tego nie zrobiła. Przytoczę kolejnych kilka statystyk, które powodowałyby, że na podstawie których można by taką zmianę polityk zarządzania ceną zarekomendować. Okazuje się, że
połowa na poziomie deklaracji, że część konsumentów, 18%, mówi nam, że byłaby gotowa zapłacić premię, czyli wyższą cenę, jeśli produkt jest tak zwany eco albo jeszcze inne takie słowo sustainable. Dodatkowo 1/4 konsumentów mówi nam, że jeśli dany brand, dana marka wspiera społeczność lokalną, również byliby gotowi zapłacić nieco więcej. Najwięcej okazuje się, bo prawie 30% respondentów wskazuje, że gdyby produkt podnosił zdrowotność, byliby gotowi zapłacić premię za ten produkt. Wyświetliliśmy tutaj kryteria, które konsumenci będą brali pod uwagę podczas robienia zakupów. Tak jak wspominałem, na poziomie deklaracji część klientów oczywiście przyznaje, że byłaby gotowa płacić premię. I tak, no, najważniejsze oczywiście jest jakość i przystępna cena. To będą wskaźniki niezmienne. Dodatkowo mówimy właśnie o zdrowiu i wygodzie. Oczywiście to są elementy, na które konsumenci będą zwracali uwagę, natomiast to, czy konsumenci będą w stanie płacić za to więcej, to już jest innego rodzaju pytanie. Tamte wskazania są odpowiednio niższe, o których mówiłem. Nasze wskazówki do efektywnego zarządzania ceną zakładają de facto 5 kroków. Po pierwsze, rekomendujemy śledzenie właśnie, jak zmieniają się priorytety konsumentów i poddanie ocenie, jak dobrze produkty te, nasze produkty radzą sobie zarówno w stosunku do tradycyjnej konkurencji, tak zwanej brandowej, jak i do marek własnych, tych, o których wspominał Robert. Po drugie, drugim krokiem jest weryfikacja właśnie punktów, których występuje różnica konkurencyjna i rewizja właśnie architektury cenowej i strategii asortymentowej. Po trzecie, mówimy o rewizji w ogóle prognozy popytu w całym portfelu i rozwijaniu elastyczności całego łańcucha dostaw, tak aby dynamicznie móc reagować na zmiany. Po czwarte, czwartym krokiem mówimy jest jakby alokacja odpowiednich zasobów i inwestycji w kanały, które wspierają naszą sprzedaż, które wspierają nasz rozwój i nasze marki. I piąty element, na który zwracamy uwagę, to jest wpływanie i jakby aktywne budowanie zaangażowania konsumentów i budowanie świadomości w marki, którymi zarządzamy. Także tyle z mojej strony. Łukasz, oddaję Ci głos na koniec. Dziękuję, Adam. Dziękuję. Jako podsumowanie, kilka zdań komentarzy. Jak Państwo widzicie, pandemia przyspieszyła pewne trendy, które wcześniej były obserwowane na polskim rynku, zwłaszcza w obszarze zmian zachodzących w organizacjach, które świadczą usługi dla konsumentów, tak, są albo z branży handlu, albo z branży produktów konsumenckich. Przede wszystkim u naszych klientów obserwujemy wzmożone działania w zakresie transformacji cyfrowej, wzmocnienie wielokanałowości w procesach sprzedaży i komunikacji z klientami. Nawiązując do wypowiedzi Adama, zmiany strategii zarządzania ceną, tak, z jednej strony w oparciu o dane, a z drugiej w oparciu o nowe trendy w zachowaniach konsumenckich, o których staraliśmy się Państwu opowiedzieć. Ważne jest śledzenie, jak zmienia się profil konsumenta i jakich on oczekuje wartości od nabywanych produktów. Także o wartościach też było powiedziane. I dostosowanie strategii komunikacji z nim. Udostępnianie innych nowych kanałów sprzedaży i komunikacji. Klienci oczekują teraz w obecnej rzeczywistości. Oraz to, co również możemy obserwować od coraz większej ilości organizacji, indywidualizacja promocji w stronę konsumenta. To jest to również obserwowany trend. Te wszystkie elementy są niezwykle istotne, gdyż wynikają z oczekiwań konsumentów. Liczę, że nasze badanie i webcast wzmocnią Państwa wiedzę i świadomość na temat właśnie oczekiwań i preferencji konsumentów. Oczywiście my dysponujemy rozszerzoną analityką badania, więc w przypadku chęci dokonania pogłębionych analiz
lub rozmowy z nami o strategii w ramach procesu sprzedaży, zarządzania marką, ceną, promocją i innych elementów, o których dzisiaj rozmawialiśmy. Zapraszamy Państwa serdecznie do kontaktu z nami. Dziękuję naszym ekspertom za prezentację. Życzę Państwu udanego popołudnia. Dziękuję bardzo. Do widzenia.